Polacy czekają dziś nie na kolejne puste obietnice, ale na konkrety. Dlatego przygotowaliśmy pakiet ustaw na pierwsze 100 dni rządów. No i wreszcie jest. 100 dni. 100 dni rządu premier Beaty Szydło. 100 dni dobrej zmiany. Zdaniem gospodarzy owej zmiany wyjątkowe 100 dni. Te 100 dni rządu Beaty Szydło różni się nie tylko od 100 dni Donalda Tuska, ale chyba różni się tak naprawdę od każdych 100 dni, które mieliśmy w wykonaniu różnych rządów, że zrealizowano w tym czasie bardzo dużą część przedwyborczych zapowiedzi. Czyli przede wszystkim sztandarowy projekt 500 zł na dziecko. Ale politycy PiSu wymieniają też opodatkowanie banków i marketingu. Choć ten drugi projekt ustawy to na razie trochę falstart. Ale opozycja też uważa, że 100 dni rządu Beaty Szydło to czas wyjątkowy. Żaden rząd w III Rzeczypospolitej w ciągu swoich pierwszych 100 dni nie zdewastował Trybunału Konstytucyjnego, nie zdewastował służby cywilnej, nie dał takich praw i możliwości, narzędzi ministrowi sprawiedliwości, dając mu prokuraturę i podległych mu prokuratorów pod zarząd, łącznie z możliwością wpływania na nich. Nie było takiego skoku na media publiczne. Znaczy, tych rzeczy można wymieniać mnóstwo. Nie było skoku na spółki Skarbu Państwa. No, tego się nie da porównać z niczym innym. Jak żaden inny, ten rząd ma pod górę, twierdzi publicysta Piotr Semka. Rząd Beaty Szydło, każde potknięcie jest bardzo ostro punktowane przez opozycję. 100 dni rządu Tuska było, mam wrażenie, w znacznie spokojniejszej atmosferze. Ale czy aby na pewno? Wróćmy na chwilę do roku 2007, gdy swoim ponad 3-godzinnym expose Donald Tusk zainaugurował działalność rządu Platformy. Co prawda żaden KOD nie protestował wtedy pod kancelarią premiera, ale za to protestowali lekarze, pielęgniarki, prokuratorzy, nauczyciele, górnicy i celnicy. A droga z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego do kancelarii Donalda Tuska wydawała się taka jakby bardziej kręta. Do tego wszystkiego opozycja wytykała Platformie brak ustaw obiecanych w kampanii. Donald Tusk skoncentrował się raczej na uspokojeniu nastrojów, na wygaszaniu konfliktów społecznych, na wygaszaniu wszystkich tych konfliktów i zmianie języka, który był używany w czasie rządów PiS. Coś z języka tamtych lat jednak się ostało. 100 dni rządu Tuska PiS nazwało czeskim filmem. Dziś odwoływanie się do innych kultur też jest w modzie. Tylko opozycja porównań szuka raczej w średniowieczu. To jest jak najazd Hunów na jakiś zakątek świata w dawnych czasach. W dawnych czasach pracowało się jakby spokojnie. Opozycja przyzwyczajona przez 8 lat, że posiedzenia Sejmu niejednokrotnie odbywały się przez 2 dni, raz na 3 tygodnie, że dzisiaj musi popracować i to czasami do późna w nocy, że budzi to ich frustrację i zdenerwowanie. Choć frustrację opozycji budzi raczej charakter nocnych prac. Nie było żadnej akcji nocnej na jakąkolwiek instytucję monowską, w przeciwieństwie do nocnego wejścia obecnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej do Centrum Eksperckiego NATO w Warszawie. Natomiast było sprzątanie po ministrze Macierewiczu w służbach. Teraz PiS, trzymając się przedwyborczych deklaracji, nie tyle sprząta, co podnosi kraj z ruiny. Więc i na inne czasy potrzebny jest inny typ lidera. O ile Donald Tusk był premier kumpel, to Beata Szydło zaprezentuje się jako premier od ciężkiej roboty. Różnica fundamentalna polega na tym, że ekipa Tuska nie chciała iść na zwarcie, a ekipa Beaty Szydło uważa, że trzeba iść na zwarcie, bo tego wymaga państwo. A państwo, w sensie państwo przed ekranami, wymagają za to od polityków tych piosenek, które już dobrze znają. Więc za 4 lata znów usłyszymy od rządu, że takich 100 dni to jeszcze nie było, a od opozycji, że teraz to już naprawdę wypada tylko zgasić światło. Jonasz Jasnorzewski, Onet.